Cześć, witajcie na farmie Aleksa. Ja jestem Franek i dzisiaj, zobaczcie, nauczymy Aleksa jeździć na łyżwach. Musicie to zobaczyć. Aleks, jeździłeś kiedyś na łyżwach? A wy jeździliście? Nie? To chodźcie z nami. Cześć, jeszcze raz ja. Dzisiaj zabrałem Aleksa na lodowisko we Władysławowie. Aleks, jak ci się podoba? To super miejsce. Koniecznie musicie tu przyjechać i zobaczyć. Patrzcie, jaki piękny lód. Wow, Aleks, zobacz, tam jest rolba. Rolba to taka maszyna do czyszczenia lodowiska. Zbiera stary śnieg i wygładza lodowisko. Chodźcie, pokażę wam, jak to działa. Chodź, Aleks, też zobaczysz. Zobaczcie, tutaj są takie noże w środku i świder. A z tyłu leci woda. Ważne, żeby woda była ciepła. Od 50 do 70 stopni. Wtedy wszystkie ubytki na lodowisku szybko znikają. I mamy takie śliskie lodowisko. A zobaczcie tutaj. Z przodu jest zbiornik. W tym zbiorniku rolba zbiera cały śnieg. Tu właśnie do tego zbiornika. Fajne, co? Zobaczcie, teraz z Aleksem jedziemy wysprzątać całe lodowisko. Tutaj mamy kierownicę. Zobaczcie, tutaj jest bieg do przodu albo do tyłu. Pipi! I uwaga, jedziemy! Aleks, zobacz, czy czysto. Czyste lodowisko? Jeszcze trochę? Super, to jedziemy. Wow, zobaczcie. Tutaj są łyżwy w każdym rozmiarze. Aleks, widzisz, jak dużo? 40, 41, 40, tutaj nawet jest 42, to wielka noga, super, nie martwcie się, każdy z was znajdzie łyżwy dla siebie. Aleks już swoje wybrał. No co, Aleks, idziemy jeździć? Jana! Aleks, czemu leżysz? Przewrócił się, chodź, pomogę ci wstać. Ło, Aleks, ty się cały trzęsiesz. Zimno ci? Tak? Ło, tak zimno. Lód jest bardzo zimny. Uważajcie, żeby się nie przewrócić. Ło, zobaczcie. Aleks się przewrócił. Aleks, chodź, ja ci pomogę, co? Na początek wstajemy. Zobaczcie, bardzo ważna lekcja nauki jazdy na łyżwach. Aleks, chodź za mną. Tutaj wstajemy przy barierkach. Aleks, trzymaj się barierek dwoma rączkami. O, dobrze. I uwaga, prawa noga do góry. O, i kroczek do przodu. I teraz lewa noga do góry i kroczek do przodu. I tak coraz szybciej, i szybciej, i szybciej. Zobaczcie. Aleks, super ci idzie. I uwaga, teraz prawa ręka do góry i trzymamy się tylko jedną rączką i idziemy dalej. Super. I puszczamy drugą rękę. Wow, Aleks potrafi jeździć, zobaczcie. I Aleks, coraz szybciej. A wy chcecie nauczyć się jeździć na łyżwach? Jeśli tak, to koniecznie tu przyjedźcie. Lodowisko we Władysławowie. Zapraszamy. Ło, Aleks, a skąd masz takiego pingwina? Wow, zobaczcie, ile to jest pingwinów. Policzymy je razem? To chodź, Aleks, zaczynamy. Zobaczcie, Aleks ma pierwszego. Jeden. Tutaj. Dwa. Zobaczcie, jaki fajny. Wow, i trzy. Trzy. Cztery. Super. Pięć. I ostatni. Sześć, dobrze. Piona, Aleks. Znaleźliśmy sześć pingwinów. A jak chodzą pingwiny? Zobaczcie. Tak chodzą pingwiny. Idziemy. Chodźcie szybko. Aleks, robimy imprezę pingwinów. Szybko. Wszystkie pingwiny na środek.
O! I uwaga, tu jeszcze mamy pingwina. Jak tańczą pingwiny? Tak tańczą pingwiny. I tańczymy jak pingwiny. Super! A wy tańczycie jak pingwiny? Zium! Zobaczcie, pingwiny mają takie czarne skrzydła, widzicie? Biały tułów i żółty dziób. Widzicie, jaki fajny? Alex, chodź zobaczymy, czy wszystkie pingwiny znaleźliśmy. Alex, pamiętasz, ile było pingwinów? 6, właśnie. Sprawdźmy, czy wszystkie wróciły na swoje miejsce. Pamiętajcie, zawsze trzeba odkładać wszystko na swoje miejsce. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Super. Alex, 6. Udało się. 6. Wow, to była super zabawa. Podobało ci się, Alex? Topiona. Pamiętajcie, zawsze najważniejsza jest nauka. I się nie poddawajcie. Jak wam coś nie wyjdzie za pierwszym razem, to można za drugim, za trzecim, albo tak jak Alex, za 7. I w końcu się uda. Piona. A was zapraszamy na farmę Alexa. Do zobaczenia. A, i pamiętajcie, łapka w górę, a tu klikamy subskrybuj.